Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam serdecznie słuchaczy naszych audycji, które nadajemy w Podkowie Leśnej w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Dzisiaj w czasie studium Pisma Świętego rozważać będziemy zagadnienia zesłańców, którzy stali się misjonarzami. Bardzo cieszymy się, że znaleźliście Państwo czas, aby otworzyć Pismo Święte, usiąść przy odbiornikach i razem z nami poświęcić czas na studiowanie Słowa Bożego. Chciałbym przedstawić współuczestników naszej dyskusji, Łukasza, Mateusza i Waldemara, a ja nazywam się, mam na imię Zdzisław i właśnie dzisiaj razem będziemy rozważać zagadnienia i postacie Pisma Świętego, które są chyba jedne z najpiękniejszych. Ale zanim to uczynimy, chciałbym, abyśmy skłonili nasze czoła do modlitwy. Chcielibyśmy Boga zaprosić do tego studium. I zapraszam serdecznie Mateusza. Drogi nasz Panie i Boże, bardzo dziękujemy Tobie za to, że dałeś nam Twoje Słowo, że możemy je studiować i badać. Panie Boże, prosimy, abyś był z nami podczas tego studium, abyś dał nam zrozumienie, a także pouczył nas, jak mamy zastosować Twoje Słowo. Prosimy o to w imię Jezusa. Amen. 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 Czy ktoś ze słuchaczy naszych nie zna postaci Daniela? A czy Estera jest znana? A Józef z Egiptu, a Nehemiasz? To są bohaterzy Pisma Świętego i o takich bohaterach będziemy dzisiaj studiować. Czy temat tej lekcji nie wydaje wam się taki prowokujący, bo rozpatrujemy ich misję w kontekście zesłańców? Czy to hasło zesłaniec, czy ono ma jakiś taki uniwersalny wymiar, czy często to się zdarza, że chrześcijan nazywa się zesłańców, czy sługi Boże w ogóle zesłańcami? Czy to ma odniesienie do jakiegoś życia? Bo studujemy historię jakąś bardzo odległą, ale czy ona ma jakieś styczne z naszym życiem? Uważam, że jak najbardziej i w przeszłości historycznej, ale także i dzisiaj znajdziemy bardzo wiele przykładów takiej sytuacji. Chociażby najnowsze wydarzenia na wschodzie, gdzie chrześcijanie muszą uciekać, ukrywać się, zaczynają więc znajdować się w sytuacji kryzysowej i trudnej. I ze względu na chrześcijańskość, którą wyznają, no nie mogą przebywać w tym środowisku. Uciekają do innych i będą wydawać świadectwa. Mogą znaleźć się w sytuacji, kiedy trzeba będzie może się wyprzeć swojej wiary, może przystać na inne jakieś wydarzenia, na inne okoliczności, przystać na warunki, żeby być w tym środowisku, w którym się wychowało, żyło i tak dalej, albo pogodzić się ze swoim losem i pójść w świat tam, gdzie los zagoni i dalej być wiernym. To nie jest takie proste. Na dobrą sprawę nawet w dzisiejszych czasach adwentyści, chociażby w Polsce, niejednokrotnie mieli spore problemy na przykład z pracą, z nauką, ze względu na zasady wyznawanej religii. Więc to zesłanie, to prześladowanie, to wyobcowanie bywa różne w różnych czasach, w różnych miejscach, prawda? Ale ono ma wymiar troszeczkę jednak uniwersalny mimo wszystko, bo wydaje się, że cały los ludu Bożego, jeżeli tak to można nazwać w historii, jest troszeczkę pewnym zesłaniem, bo w końcu Jezus powiedział, że jesteśmy nie z tego świata. To nie jest nasz świat i ten świat nie za bardzo chce żyć tak, jak żył Jezus Chrystus. A więc chcąc żyć tak, jak On, decydujemy się na to, żeby być obcymi na tym świecie. To jest pewne zesłanie. Ale też i w takim bardziej, może bardziej geograficznym kontekście,
Chrześcijanie często za swoją wiarę ponosili konsekwencje, musieli być wysyłani. Czasami to było z ich winy. Pismo Święte daje tego świadectwo w Starym Testamencie. Czasami to było nie z ich winy. Chciałbym przeczytać może kilka takich tekstów i jeżeli chcecie mi pomóc, to też na pewno macie w pamięci takie teksty. Już tutaj Łukasz powiedział, że Pan Jezus powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata, prawda? W liście do Filipian w 3 rozdziale i w wierszu 20 czytamy: Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest sobie, podporządkować. Ale też w liście do Hebrajczyków, jak we wstępie do naszych rozważań czytamy taką sugestię, tam też jest jakieś sformułowanie. Mógłbym przypomnieć ktoś? Jakie? Tak, w liście do Hebrajczyków, 11 rozdział, werset 14 mówi: Bo ci, którzy tak mówią, okazują, że ojczyzny szukają. Gdyby mieli na myśli tę, z której wyszli, byliby mieli sposobność, aby do niej powrócić. Lecz oni zdążają do lepszej, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydził się być nazwany ich Bogiem, gdyż przygotował dla nich miasto. Proszę bardzo. W zasadzie każdy chrześcijanin powinien mieć taki imperatyw w sobie, że całe jego życie podporządkowane jest temu najwyższemu celowi, jakim jest bycie w Królestwie Bożym. I właściwie, jeżeli spojrzymy na naszych bohaterów wiary, oni posiadali tę świadomość. No, przykładowo Daniel, ponieważ był jednocześnie też prorokiem, odkrywał jakby na nowo pewne sprawy, czy nie może na nowo, ale odkrywał pewne sprawy związane z Królestwem Bożym na płaszczyźnie królestw tutaj ziemskich, to miał szczególną do tego wiedzę, ale my posiadamy Biblię i też już to rozumiemy i wiemy. I dla nas również jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali nieustannie o tym Królestwie Bożym, a więc do którego my zmierzamy, co staje się naszą siłą do tego, żeby trwać i być wiernym. Prawda, że w ogóle Pismo Święte nie podkreśla takiej myśli, że ludzie wierzący to są tacy anarchiści, negujący władze ustanowione przez Boga. Nie w tym rzecz, ale są jak gdyby obywatelami dwóch ojczyzn. Ziemskiej i niebiańskiej. Tak. Jeżeli traktują tą niebiańską z całą uwagą, z całym takim oddaniem, to najlepiej służą w moim zrozumieniu ojczyźnie ziemskiej. Mateusz, chciałeś też? Tak, chciałem właśnie zwrócić na to uwagę, że kiedy chrześcijanin mówi o sobie, że ma ojczyznę w niebie, oczywiście też jest zlokalizowany na konkretnej szerokości i długości geograficznej tutaj na ziemi. A zatem jak najbardziej możemy powiedzieć o takich dwóch obywatelstwach. Chociaż faktycznie chcemy żyć tutaj na ziemi, tymi standardami, tym życiem już Królestwa Bożego. Także jak najbardziej możemy się czuć obywatelami Królestwa Bożego, jednak właśnie w drodze do swojego domu. I chociaż my żyjemy w fantastycznych warunkach, w tej przestrzeni geograficznej i w tych czasach, ale ja nie mogę zapomnieć tego, taką informację, że jeden pastor z dwoma swoimi synami został przez islamistów zapędzony do przyczepy kampingowej i podpalony i tam zginął. Krew chrześcijan bez przerwy jest przelewana. Te lekcje zostały wydane przez Generalną Konferencję dla całej społeczności światowej, prawda? I może to określenie zesłaniec odnoszone do mnie to brzmiałoby tak troszeczkę groteskowo, bo ja nie czuję się takim zesłańcem, ale z całą pewnością każdy wierzący jest nieco wyobcowany, a nieraz bardzo nawet, w rodzinie, szerszej rodzinie na przykład, albo w miejscu pracy, albo w szkole, w grupie jakiejś towarzyskiej, po prostu jest innym. I przez pryzmat tej szczególnej sytuacji ludzi wierzących, popatrzmy na Daniela, który jako młody chłopak, nie wiem, czy miał tam 13-14 lat, jako potomek króla Ezechiasza, zgodnie z proroctwem, które zostało Ezechiaszowi powiedziane w 39 rozdziale, jest w Babilonii. I pierwsza
pierwsza informacja o Danielu, z czym jest związana? Z czym ona jest związana? Cóż takiego w umyśle i w sercu swoim podjął Daniel? Tak, Księga Daniela, pierwszy rozdział, przedstawia sytuację, w której Daniel wraz ze swoimi przyjaciółmi, Hebrajczykami, został wzięty do niewoli, a że pochodzili oni z rodu królewskiego, zostali wzięci pod, że tak powiem, opiekę króla Nebukadnezara, a dokładnie mieli być przygotowani, żeby mu służyć, tak, żeby być pewnymi urzędnikami, którzy znają język hebrajski, którzy mogli mu się przydać. Mm-hmm. Ale żeby to osiągnąć, król chciał odrzeć ich z ich tożsamości, więc w tym celu pozmieniał ich imiona, umieścił w szczególnej szkole, ale w tych okolicznościach oni musieli się odnaleźć i postanowili postawić mocną, grubą kreskę i powiedzieć: dobrze, jesteśmy w takich okolicznościach, ale chcemy służyć i być dalej wiernymi Bogu, w którego wierzymy. I dlatego właśnie ta decyzja Daniela, aby w pewnym momencie postawić, powiedzieć nie, my chcemy Bogu służyć, my chcemy być mu wierni, i w ten sposób rozpoczęła się jego kariera misjonarza. Tak, ale jak uważacie, czy tylko czterech chłopaków zabrał na Nabuchodonozor? Było ich na pewno dużo więcej, ale historia Biblii mówi tylko o tych czterech. I powód, już wspomniał o tym Mateusz, bo powód nie jest wcale błahy, chociaż wydaje się prosty. A polega on na tym, że kiedy człowiek jest zesłany w okoliczności mniej sprzyjające, kiedy się w jakiś sposób źle czuje, to sprzyja temu, żeby się w jakiś sposób bardziej opowiedział. Albo po stronie wierności, albo po stronie otwartości na to, co otrzymuje. Takie są często okoliczności, kiedy ktoś inny ma nad nami władzę, kiedy jesteśmy dosłownie lub symbolicznie zesłani. I to, co wyróżniało Daniela i jego trzech przyjaciół, polegało na tym, że oni bali się zaufać swojemu rozumowi. W decydowaniu o tym, że to, co otrzymują od króla, to było wielkie wywyższenie, prawda, siąść przy stole królewskim, ale bali się samemu na rozum odróżniać, czy to, co otrzymują, jest czyste, dobre, czy może było komuś poświęcone, jakiemuś bożkowi. A wiedząc o tym, że prędzej czy później ich umysł może czegoś nie rozpoznać, stwierdzili: nie. Wszystko albo nic. Wierność Bogu przede wszystkim. I to sprawiło, że oni czterej zostali potem przez Pana Boga tak właśnie wykorzystani. Ale wiecie, że ja uzmysławiam sobie, że Daniel nie miał takiej wiedzy i takiej argumentacji, jaką my dysponujemy. On nie mógł powiedzieć: słuchajcie, to jest mięso niezdrowe, a alkohol to znowu niszczy układ nerwowy. On po prostu operował takim pojęciem. Bóg Izraela powiedział, że jest to nieczyste i to nie kwalifikuje się do jedzenia. Tam był tylko akt wiary, oddania się Bogu, a nie jakieś kalkulacje rozumowe, prawda? Tak. Myślę, że powinniśmy dopowiedzieć, że jeżeli chodzi o Izraelitów, czy Hebrajczyków, jakbyśmy nazywali bardziej, to oni jednak posiadali powszechnie bardzo dobre wykształcenie. Państwo wówczas teokratyczne kładło spory nacisk na to, na to przygotowanie dzieci i młodzieży, do dzisiaj zresztą dosyć poważnie. I należy powiedzieć sobie tak, ci młodzieńcy byli wykształceni bardzo dobrze, czyli historię znali, zmierzali, wiedzieli na pewno o Mesjaszu, na którego oczywiście już wtedy czekano jak najbardziej, więc te prawdy były ważne. Ponieważ byli młodzi, to oni chłonęli to. Oni żyli tym i to była jakaś głęboka ich wiara. Ale też podejrzewam, że posiadali też świadomość odpowiedzialności przed innymi, ponieważ byli z rodu królewskiego. Więc byli książętami, na których patrzą inni. I dla nich było bardzo ważne. A ponieważ tutaj rozstrzygają się sprawy akurat dotyczące królów, więc tutaj ta paralela i to, że akurat mówi się o tych osobach, to fakt. No ale musimy dodać, że kiedy naród wracał już do ziemi izraelskiej, to Biblia podaje, że jednak spora grupa pozostała tam z Hebrajczyków, bo już im tam się spodobało. Pytanie dlaczego i dlaczego, prawda, woleli tam zostać. Być może nie podjęli tej decyzji, którą podjął Daniel. W rozdziale
pierwszym i w wersecie 8 Księgi Daniela czytamy: lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Mhm. Tak już przenosząc trochę na nasze czasy, często mówimy, że to jest jakiś splot okoliczności, nie mamy wyjścia, nie możemy inaczej postąpić w danej okoliczności, tutaj musimy pójść na jakiś kompromis. Daniel nie chciał kompromisu, Daniel postanowił tak. I trzymał się tego bez względu na konsekwencje, jakie to mogłoby przyjąć. Postanowił być Bogu wiernym i chciał wytrwać tej decyzji. I dalej czytamy z werset 9, a Bóg zjednał Danielowi łaskę i miłosierdzie przełożonego nad sługami dworskimi. Czyli jak my podejmujemy decyzję dla Pana Boga, wtedy Pan Bóg od razu może działać. I historia dalej pokazuje, jak niesamowity sposób Pan Bóg poprowadził Daniela i tych innych młodzieńców na samym dworze króla babilońskiego, tam gdzie byli poddani procesowi właśnie babilonizacji, byśmy to mogli nazwać, gdzie mieli się nauczyć języka, astrologii, jakichś takich rzeczy, które na pewno nie chcieliby się uczyć. Magii. Na pewno by nie chcieli się tego uczyć, ale z Panem Bogiem wszystko jest możliwe. Kiedy podejmujemy decyzję dla Pana Boga, idziemy razem z Nim, to On nas przeprowadzi i poprowadzi ku swojej chwale. Pozwólcie, że udzielę sobie głosu na moment. Wydaje mi się, że Daniel swoją decyzją wpłynął na decyzję swoich kolegów. Bo ktoś zaczyna, ktoś jest tym pierwszy. Ktoś, który mówi, ja postanawiam to i to. Być może wielu słuchało oświadczenia Pawła i jedni powiedzieli, my dołączamy do Daniela, a inni powiedzieli, nie, tam zgliszcza są Jerozolimy. Nie, ja nie wierzę tam w to. Nie ufam Bogu. Odchodzę. Prawda? Albo boję się, albo Babilon jest zbyt wielki. A Daniel nie rozpamiętywał tego tak szeroko, tylko postanawia, inni dołączyli do niego i okazuje się, stworzyli fantastyczną drużynę. W kilku miejscach... Jeszcze może warto wspomnieć na podstawie fragmentu Biblii, że nie tylko, że przeprowadził Daniela i jego przyjaciół przez tą próbę, i sprawiając przez kilka bardzo mądrych rad i jakby mądrości, jaką Pan Bóg udzielił, to do sytuacji, że Daniel i jego koledzy byli bezpieczni, ale dał im jeszcze coś jako bonus. To jest najbardziej niezwykłe. 17 wiersz podaje, a Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Kiedy potem król porównywał tych wątłych, rzeklibyśmy, młodzieńców, którzy nie jedli ze stołu tego dobrego jedzenia, którzy byli skromni, okazało się, że przewyższają wielokrotnie innych tych, którzy byli najzdolniejsi. To jest wierność. Warto dodać tutaj, że posiadali wykształcenie jakby holistyczne, czyli oni wiedzieli wszystko o tym, jak być dobrym, mądrym i sprytnym. Wiedzieli, że karmienie, żywienie się odgrywa bardzo ważną rolę w tym, jak organizm, jaką posiada kondycję. Również tą umysłową w związku z jedzeniem, prawda? Więc chcieli się pozbyć, ominąć cywilizacyjne choroby, prawda? Jakieś obciążenia wtedy. A więc tamte, prawda, w cudzysłowie dobre rzeczy odrzucać. Do dzisiaj te słowa są niezwykle ważne dla wszystkich chrześcijan. Ja myślę, że tutaj nie ma nic przemijającego. Świat kusi nas rzeczywiście niezdrowym sposobem odżywiania się, niezdrowym sposobem, niezdrowym stylem życia, a potem narzekamy, że ludzie popełniają takie różne głupstwa. Nawet chwalą się teraz, to jest moda, prawda, w internecie, aby pokazywać, jak głupim się było i co się robiło głupiego. Ale tutaj zobaczymy, że przynajmniej w czterech miejscach Pisma Świętego, w Księdze Daniela, jest taka przepiękna opinia o Danielu. Dałby Bóg, aby każdy z naszych słuchaczy, każdy z nas tutaj obecny, mógł taką opinię wydaną przez samego Boga usłyszeć. Chociaż te słowa padają z ust ludzi różnych, ale jaki to jest zwrot? Co powiedziano o Danielu i o tych jego towarzyszach? Czy chcecie? Ja przeczytam na przykład z 5 rozdziału i wiersz 12. Ponieważ stwierdzono u Daniela, któremu król nadał imię Belteszazar, nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozwagę, umiejętność wykładania snów. W innych fragmentach też jest podkreślone, że on miał jakiegoś co?
ducha nadzwyczajnego. Jak sądzicie, jak to można zinterpretować, ten zwrot? No to chyba w ogóle nie jest dla mnie skomplikowane. Przecież Pan Jezus, wchodząc do nieba, obdarzył chrześcijan, prawda, wyznawców darami. I o tych darach jest w Ewangeliach bardzo wiele mowy na ten temat. Które te dary proroctwa czy dary widzenia mają towarzyszyć aż do końca tego świata. Tak. Więc... I były już wtedy, tak. I są dalej. I od razu widzimy, że tutaj... Niesamowity wpływ na umysł Daniela, Ducha Świętego. No i teraz przechodzimy do takiej sytuacji, że gdy Bóg widzi, że już że Daniel się opowiedział za nim, że jest konsekwentny w tym, że to nie tylko słowa i czyny, to Pan Bóg zaplanował, wyreżyserował niesamowitą sytuację. Dlatego, że Daniel miał być misjonarzem w tej Babilonii. Ale cóż taki jeden chłopiec tam nakrzyczy się dużo w Babilonii. Jak Pan Bóg zareagował w sytuację? Jak głoszenie o Bogu Wszechmogącym przebiegało właśnie w Babilonii? Czy moglibyśmy przeczytać odpowiednie teksty i skomentować je? Bardzo proszę. I co jest słynna historia? O czym? O posągu. Prawda? To jest z Daniela, z Księgi Daniela, z drugiego rozdziału. I czytamy tam drugi rozdział od pierwszego tekstu, prawda? Przeczytajmy może początek, a później resztę dodamy, że w drugim roku panowania Nabuchodonozor miał sny. Ducha jego ogarnął niepokój i nie mógł spać. I co to jest za sen? Ponieważ nasi słuchacze mogą tej historii nie znać tak dokładnie. Czy mógłby ktoś zrelacjonować króciutko tą kwestię? Sen król odebrał, ale go zapomniał. I wezwał swoich magów wszystkich, czarodziejów i innych, tak, aby mu wyłożyli sen. No oni oczywiście mówią, proszę nam powiedz ten sen, a my go wyłożymy. A król mówi, nie, to wy macie mi powiedzieć, co mi się przyśniło i jeszcze wyłożyć ten sen. Tak. No to mówią, że nikt to nie może zrobić tego, tak, chyba że tylko jakieś nadzwyczajne siły, chyba jakiś inny Bóg. No i oczywiście wydał dekret król, że wytraci ich wszystkich, jeżeli mu tego nie wyłożą. Wśród nich wtedy znajdował się Daniel. Kiedy Daniel dowiedział się o rozkazie króla, więc zgłosił się do straży, poprosił o zgodę, żeby rozmawiać z królem. No, ale może wcześniej poszedł pomodlić się tak, ze swoimi kolegami faktycznie. Tak. Najpierw poprosił Boga, dlatego że on jeszcze nic nie wiedział, ale wiedział, jakie ma kontakty z Panem Bogiem, jak z Bogiem on już rozmawia, prawda? I wierzył w to, że Bóg wyłoży, że to nie jest jakiś przypadek, że to jest coś wyjątkowego. No i rzeczywiście tak się stało, że zapowiedział królowi, że wyłoży ten sen, żeby dał jeszcze trochę czasu. No, on się tam modlił ze swoimi przyjaciółmi i potem otrzymał widzenie, no i przyszedł do króla i wyłożył ten sen. Tak, ale zdarzenie jest niesamowite. Widzimy tutaj narastającą emocję króla. On chce znać sen, bo czuje, że on jest ważny. I podejrzewa w końcu, że ci, którzy zawsze wytłumaczą, to chociaż raz mogliby objawić, co się śniło. Ale tutaj nie udało się, prawda? W ten sposób rozwiązać tę kwestię. I tylko interwencja Boga pomogła, że sprawa potoczyła się w kierunku zaplanowanym, oczekiwanym przez Boga. Bo w końcowym efekcie kto jest tutaj wielkim misjonarzem? No, kto jest władny na całą Babilonię głosić? No ten poganin, król, ogłasza, że największym Bogiem jest Bóg Daniela, a więc Hebrajczyków. 47 wiersz podaje, potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. To mówi król, władca największego mocarstwa pogańskiego w tamtym czasie w reakcji na to, co robi Daniel, chociaż Daniel się zarzeka, że to nie on, tylko to Bóg. Daniel jest bardzo skromny, bardzo elegancko się tutaj zachował. Zresztą z kontekstu ewidentnie wynika, że bez pomocy Bożej Daniel nie znaczył w tym wypadku nic. A przez to wsparcie Boże objawia sen i tłumaczy go.
i tym sposobem uczestniczy w głoszeniu Ewangelii. Czy nie przeraża was nieraz ta myśl z Mateusza z 24 rozdziału 14 wiersza, że ta Ewangelia ma być ogłoszona na cały świat? Czy widzicie jakieś rozwiązanie w niesamowitym repertuarze działań Boga? Gdybyśmy pokładali wszyscy nadzieję, że Ewangelię zaniosą tylko głęboko wierzący, sami jacyś tam wybrańcy, no to zawiedlibyśmy się, tak jak właśnie się zawiódł Bóg na Izraelczykach, którzy mieli światu całemu głosić, że jest tutaj Bóg, który działa na wszystkich. Ale oni się zamknęli w tej swojej Jerozolimie, swoim Izraelu, a świat niewiele wiedział o Bogu. Więc Bóg postanowił jakby przekornie pokazać, że największy poganin będzie ogłaszał tę Ewangelię. Dzisiaj możemy mieć tą samą sytuację. Wystarczy, że my jednemu znaczącemu człowiekowi, czy instytucji, czy komukolwiek powiemy prawdę i ten ktoś w to uwierzy, że on swoim głosem dopiero rozpowszechni, bo on jest szanowany, liczący się w świecie. To jest tak. Sposób Boży także. I zauważcie, że ten sposób był podtrzymywany przez Boga także w drugim wielkim cesarstwie, gdzie no, jak gdyby schemat się powielił. W jakich tarapatach znalazł się Daniel za króla już medoperskiego? Znowu opowiedzmy kilka zdań naszym słuchaczom, żebyśmy ich nie tylko skierowali do tekstu Pisma Świętego, ale też żebyśmy im opowiedzieli. Może Mateusza poproszę. Udramatyzuj tą sytuację, bo ona była bez barwienia, ona jest straszliwie dramatyczna. Chodzi o szósty rozdział Księgi Daniela, kiedy Daniel już na nowym dworze zostaje powierzone mu bardzo wysokie zadanie, bardzo poważna pozycja, z której wywiązuje się bardzo rzetelnie i to jest powodem do zazdrości innych urzędników. No i tak jak to w życiu bywa często, zazdrość robi swoje i oni knują pewien spisek przeciwko Danielowi, podsuwając królowi ustawę do podpisania, aby zabronić modlić się. Widząc, że Daniel modli się każdego dnia, 3 razy dziennie, regularnie w tym samym miejscu. I król podpisuje tą ustawę, która nawołuje wszystkich mieszkańców jego królestwa do tego, aby wszyscy przez ten okres jej trwania tylko jemu oddawali cześć, tylko do niego się modlili. No i Daniel znów jest na rozdrożu, tak? Można powiedzieć, Ale znowu na pewno podjął decyzję jaką? Tak, bardzo dobrą, właściwą decyzję, być wierny Panu Bogu. Chociaż lwy już ryczały. Tak, ponieważ było jasno opisane, co spotka tym, którzy nie zastosują się do owego prawa. Mają być wrzucani do jamy pełnej lwów. I to taki los też spotkał Daniela, ponieważ on swoim zwyczajem zaczął modlić się. No, doniesiono na niego i on został wrzucony do jamy pełnej lwów. Tak, dziękuję. Proszę bardzo. Na dwie rzeczy myślę warto w tej przypadku, tej historii zwrócić uwagę. Otóż jedna jest to taka, że Daniel starano się znaleźć na niego jakikolwiek hak, że może czegoś nie robić dobrze. To jest dowód na to, że chrześcijanin, który jest zesłany do pogańskiego królestwa, któremu się nie podoba, które jest złe, jak pisze apostoł Paweł, jest wiernym i dobrym obywatelem, rzetelnym i nic nie mogli na niego znaleźć. To jest dopiero świadectwo. Nic nie mogli na niego znaleźć. Dopiero na sprawach wiary mogli oprzeć swój podły spisek. A inna rzecz jeszcze bardzo ciekawa, jeszcze przez moment czekając do tej wcześniejszej historii, to jest to, że chrześcijanin modli się za dobrobyt i za błogosławieństwo dla tych, którzy są nad nim. Nawet jeżeli znajduje się na zesłaniu. Ta historia, gdzie Daniel ma sen i tak samo jak Nebukadnezar, śni mu się dokładnie to samo, to też nie jest przypadek. Wydaje się, że Pan Bóg chciał, żeby Daniel zobaczył też tego człowieka, tego króla, który się boi o to, co będzie jutro. Zrozumiał też jego lęki i mógł się za niego wstawać. Popatrzcie, że w pierwszym zdarzeniu Daniel ratuje współtowarzyszy swoich tych mędrców różnej tam maści, astrologów, magów, ale w drugim przypadku inna jakaś grupa jest zaangażowana do
zwalczania go. Oni w zasadzie też występują przeciwko Bogu, prawda? Bo mówią, tylko w tych sprawach go chwycimy. No i oni giną. Ale czy moglibyśmy przeczytać, jakie słowa wypowiedział król medoperski? Znowu on jest tutaj zwiastunem i on głosi Słowo Boże. Księga Daniela, 6 rozdział, werset 26 mówi: Potem król Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków na całej ziemi pismo tej treści. Pokój wam. Przeze mnie wydany został dekret, że na całym obszarze mojego królestwa winni drżeć i bać się Boga Daniela. On bowiem jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo jest niezniszczalne i władza jego jest nieskończona. On wybawia i wyzwala i czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On, który wyratował Daniela z mocy lwów. Dziękuję bardzo. Wydawałoby się, że w tym przesłaniu powinno być tylko ostatnie zdanie. Ale on już dużo wiedział o Bogu Daniela, prawda? Z tych wszystkich doświadczeń tutaj widzimy, że też te kontakty z Danielem, władcy, no, były wielce kształcące w sprawach wiary. Możemy tak? sobie, może po kolei, proszę bardzo. Możemy sobie właśnie przypomnieć o tym, że powodem tego wygnania, tej niewoli babilońskiej było to, że Izraelici nie byli wierni Bogu, nie byli wierni przymierzu, nie byli wierni temu posłannictwu, z jakim zostało im powierzone przez Boga. Mieli wyjść do innych narodów, mieli być światłością świata, a jednak ta ich ewangelizacja nie działała zbyt prężnie. I Pan Bóg umiejscowił jednak Izraelitów w największym cesarstwie, największym imperium tamtego czasu i widzimy w jak niesamowity sposób, posługując się jednak wiernymi narzędziami, realizuje cel swój, prawda? Cel realizuje i Ewangelia jest głoszona o Panu Bogu, który jest prawdziwym, wiecznym Bogiem, Królem Królów, Panem Panów, który tylko On może wybawić, tylko On może zbawić. I to się przewija praktycznie w każdej historii, przez wszystkie rozdziały od 2 do 7. I to jest lekcją dla nas, tak? Że my też jesteśmy może w trudnych okolicznościach, lecz kiedy będziemy Bogu wierni, to sprawdzą się kolejne słowa apostoła Pawła, że kto żyć pobożnie, kto w Chrystusie żyje pobożnie, ten prześladowania znosić będzie. I oni byli poddani różnym próbom, różnym testom, a jednak trwali w wierności i to było przyczynkiem do tego, aby Ewangelia i chwała dla Boga mogła się rozprzestrzenić po całym królestwie, a nawet po innych, jak to jest napisane, wszystkich królestwach ziemi. Wiecie, chciałbym może tą myśl wykorzystać do przeniesienia w następną taką kwestię, bo u Daniela spotykamy często określenie czasy ostateczne, czas ostateczne. Czy możemy coś powiedzieć o Danielu i o jego wierze i o przesłaniu Bożym w kontekście czasów ostatecznych, prawda? Wiecznego Królestwa Bożego. Ale wcześniej dodam jeszcze dwa aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę, bardzo ważne, ponieważ tej historii Daniela wnoszę, że Daniel jest jednym z niezwykłych, doskonałych przykładów misjonarza w tej sytuacji zesłańca. Jest doskonałym, ponieważ on wszystkie wartości, nie tylko tamte, które one zresztą to są tożsame z chrześcijańskimi zasadami Hebrajczyków. Otóż tam nie ma na siłę indoktrynacji czyjeś, nie ma walki, tam nie ma opozycji z tych zesłańców, żeby oni tworzyli jakąś siłę, która będzie walczyć, zwalczać to państwo, przeciw temu państwu się nastawiać, będzie siać nienawiść, prawda, niezadowolenie swoje czy coś podobnego. Absolutnie nie. W myśl chrześcijańskiej zasady, tam gdzie jesteśmy, mamy czynić pokój. Chrześcijan wszędzie tam, gdzie jest, czyni pokój. I obowiązkiem jego jest co cesarskie oddać cesarzowi, a co Bogu boskie. Prawda? Czy odwrotnie, może najpierw Bogu, a potem cesarzowi. I Daniel to wszystko dokładnie wykonuje. Jest on wykorzystywany przez króla pogańskiego do różnych swoich celów, zadań. Stawia go bardzo wysoko, a jednocześnie szanuje jego prawo do wyznawania swojej religii wiary. To jest jedna rzecz. I kolejna sprawa to, że nie ma tam żadnej siły. Popatrzmy, że on tylko tym swoim działaniem i darami, jakie Bóg mu obdarował, on tylko tym dysponuje.
I nie ma mówienia źle postępujecie, na przykład tych mamów, prawda? Tak. A dobrze byłoby, jakby wyciął on jeden, Boże, sam został, ktoś by pomyślał. Nie. Tak. Niech oni sobie żyją, niech sobie czarują, niech kombinują, niech swoją rolę wypełniają, ja wypełniam swoją. Tak. Piękna, piękna myśl, tak? Proszę bardzo. A propos Daniela i tej jego drugiej jakby misji, którą otrzymał, bardzo niezwykłej i myślę, że nawet przez niego nieoczekiwanej. Księga Daniela, jak myślę, chyba wielu wie, dzieje się na dwie części, tą część taką historyczną, która mówi o tym, kim jest Daniel, co uczynił, co się stało w jego życiu i co go ukształtowało jako człowieka i misjonarza. Druga jednak część Księgi Daniela jest tą częścią profetyczną. I co ciekawe, Pan Bóg wykorzystał tego człowieka nie tylko, żeby zrobić rzeczy niezwykłe wprost, naprawdę niezwykłe na tamte czasy, ale też, żeby zrobić rzecz niezwykłą na wszystkie czasy. Dzisiaj, można by rzec, zawdzięczamy temu skromnemu człowiekowi jego wierności, wiedzę o czasach ostatecznych. Królestwo Boże, które Pan Bóg ogłaszał, zostało Danielowi objawione. Nie do końca wszystko rozumiał, ale wiernie wszystko opisał i zostawił nam. Tak. A Pan Bóg nam potem otworzył drzwi i powiedział, to właśnie nawet sam Chrystus powiedział, patrzcie na proroka Daniela, szukajcie u niego, bo ja mu objawiłem to, co będzie wam potrzebne na czasy końca. No ja chciałbym ten tekst przeczytać, który jest właśnie takim zwieńczeniem wypowiedzi Łukasza. W Księdze Daniela w 7 rozdziale i w 14 tekście czytamy o tym, a już wcześniejszy, że Syn Człowieczy podchodzi do Przedwiecznego, wprowadzają go przed Niego. I 14 tekst teraz. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. I wierzymy w to, że my jesteśmy też tymi, którzy tęsknią za tym królestwem, za przyszłym Królestwem Bożym, które będzie na tej ziemi, o którym Daniel tutaj mówił. Jakbym chciał z Księgi Daniela zrobić seminarium dla parlamentarzystów i przywódców naszego kraju. Tak, no wszystko przed tobą, Bartku. Ale teraz popatrzmy jeszcze w ten sposób na inne postacie. Czy Daniel był odosobnioną postacią? Czy w Piśmie Świętym mamy więcej takich postaci, które przeżywały takie niezwykłe historie, niezwykłe tarapaty i którzy stawali się współuczestnikami, współpracownikami Boga w świadczeniu? Kto na przykład? Każdy z was może jedną osobę omówić. Bardziej chyba można byłoby porównać Józefa, aczkolwiek inne koleje. On tutaj nie zostaje zasłany, tylko sprzedany jako niewolnik w tym momencie, prawda? Tak. Więc tutaj ta ciekawa postać, która również jest na wyżynach niesamowitych, bo drugi po faraonie jest w hierarchii władzy, prawda? I też działa na rzecz zmian. Niektórzy twierdzą, że pewnej historii, to znaczy jest faktem, że w historii Egiptu jest taki moment, kiedy jest wiara tylko w jednego Boga, prawda? Tak. I to jest po czasie właśnie Józefa. Kiedy to, jak to, może to jest za mało zbadane, ale jest to ciekawe. Później oczywiście znowu nastąpiła zmiana, ale na pewno to było ogromne oddziaływanie na ówczesny świat. I zauważcie, niepozorny niewolnik, sprzedany przez braci, jak gdyby wyparła się jego rodzina, miałby podstawy powiedzieć, ach, dam sobie spokój z tym Bogiem. Ale on postanowił w sercu swoim trwać przy Bogu Jakuba, przy Bogu Izaaka, Abrahama. Można powiedzieć, że miał podobnego ducha jak Daniel, bo też wykładał sny. Tak. No ale też był bardzo konsekwentny w postaci. W tym świecie, który jest tak niemoralny, warto przytoczyć przykład właśnie Józefa, który może się poszczycić dzięki Bogu, wsparciu Bożemu, moralnością z najwyższej półki. No, a jeszcze inne osoby? Skoro mowa o Jakubie, to też jego praojciec Abraham. Co prawda nie został wygnany, ale przez samego Pana Boga pokierowany do innego kraju, obcego, nieznanego mu. Też miał tam swoje wyzwania i być może jest w pewnym sensie trochę bliższą nam postacią, bo już nie był tak nieskazitelny jak Daniel. Relacja biblijna sprawozdaje też o pewnych jego błędach, z których Pan Bóg wyprowadzał go, pomagał, prowadził.
Jest to też takie pocieszenie, tak? Ponieważ no, życie jest różne, tak? I czasem zdarzają się upadki, zdarzają się popełnić pewne błędy, jednak Pan Bóg może wyprowadzić nas, pomóc nam wrócić na dobrą drogę. I życie Abrahama pokazuje właśnie to, że zdarzają się upadki, nawet w tym praojcu wszystkich Izraelitów. Nie jest to nieskazitelny przykład, a jednak jak ważny, tego, który poszedł w nieznane za głosem Pana Boga, ten, który poświęcił wszystko, żeby iść. I też podjął decyzję. Podjął decyzję wyjścia z Ur Chaldejskiego, podjął decyzję ofiarowania syna. Niesamowita postać. A niezwykłą postacią z kolei bardzo szokującą, ale także intrygującą jednocześnie, dającą bardzo ciekawe światło na inną możliwość pełnienia tej ewangelizacyjnej pracy, tego posłannictwa, tego misjonarstwa. To jest Estera. Ale o Esterze chciałbym ci tutaj, Waldku, odebrać głos. Jako że następna lekcja będzie o Esterze i Mordochaju, dlatego wszystkich naszych słuchaczy dzisiaj już żegnamy. Życzymy wszystkiego najlepszego, pomyślności, właśnie fascynacji Słowem Bożym i tym świadczeniem chrześcijańskim. I zapraszamy na następną lekcję, która będzie już o Esterze i Mordochaju. A teraz, wierząc, że posłannictwo jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej, uwielbijmy naszego Boga modlitwą i Łukasza proszę o to, aby pomodlił się za naszymi słuchaczami i za nami wszystkimi, którzy też mamy świadczyć o Jezusie. Drogi Boże, chcemy Ci podziękować za to świadectwo wierności, wytrwałości. Za to, że był ktoś taki jak Daniel, kto, kiedy patrzymy na jego historię, wydaje się to wprost nierealne, że można być tak wiernym, a jednak Panie Boże, to jest fakt, tak było. Dziękujemy Ci za przykład Estery, która dzięki swojej wierności i odwadze tam, gdzie była, też mogła świadczyć o Tobie i uratować cały naród izraelski. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty pokazujesz, że nieważne jest, gdzie jesteśmy, ale ważne jest, jak postępujemy, jakimi się kierujemy za zasadami. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że Ty pokazujesz, że kochać trzeba i modlić się o wszystkich ludzi, szczególnie tych, którzy są naszymi przywódcami. Że naszej rzetelności, wierności nie można niczym w jakiś sposób niczym skazić. To musi być wszystko czyste. I że powinniśmy zawsze postępować bezkompromisowo. Żebyśmy nie myśleli, że nasza mądrość może pomóc nam zdecydować, co jest dobre, a co jest złe. Ale żebyśmy zawsze, tak jak Daniel, decydowali o tym już na wstępie, przy tej pierwszej próbie, że najważniejsze jest, Panie Boże, to, żeby się po prostu nie skalać, ale być wiernym i dobrym narzędziem. A co Ty z nami zrobisz, to już jest Twoja rzecz. Prosimy Cię, abyśmy wszyscy byli takiego ducha. Dziękujemy Ci za to wspaniałe studium i prosimy Cię, bądź z nami, bo błogosławmy.